Witam na kanale Projekt Da Vinci. Mam swój stół i nie zawaham się go użyć. Tak, chcę go rozbudować. Chcę pokazać, ale też i używać, że taki stół nie musi być tylko stołem montażowym. Na tym stole można również dokonywać rozkroju formatek, czyli można formatować sobie płytę, sklejkę konkretnie w moim przypadku, pod szuflady. I na tym stole będę chciał zrobić szufladę właśnie do tego stołu. A jak, to chcę Wam właśnie zaraz pokazać. Pierwsza rzecz, którą chcę zrobić, taka podstawowa, ponieważ cięcie chciałbym, żeby się odbywało tutaj w tym miejscu, mógłbym zrobić tylko na cięcie w płycie. To by mi wystarczyło, żeby to potem zamontować na stałe i tak dalej, ale wykorzystam to nacięcie do tego, żeby zrobić dodatkowy rowek. Będzie to rowek titrekowy. Nie będę tutaj montował aluminiowego, bo nie ma takiej potrzeby, ale przyda się dodatkowy rowek. Dlaczego montowałem wcześniej? Ponieważ były montowane w elementach stricte drewnianych, czyli w drewnie. Natomiast teraz będę go robił w sklejce. Używając otworów na piesków i dwóch poziomic, ustawiłem sobie prowadnicę do frezowania. Frezowanie samo będzie przeprowadzone w tych dwóch etapach. Nie będę tego pokazywał, ponieważ no, frezowanie jak to frezowanie, po prostu przejście frezarki, ale robię to w dwóch etapach. Najpierw robię to zwykłym frezem palcowym 6 mm, a następnie frezem do wykonywania rowków titrekowych. Oczywiście po frezowaniu papier ścierny, tylko po to, żeby delikatnie załamać krawędzie w rowku. Dodatkowo do prowadnicy zagłębiarki wykonałem podporę po to, żeby móc bez przestawiania jej wsuwać i wysuwać cięty materiał. Tak, mam przygotowany materiał. Użyłem sobie pieski w otwory. Jest ustawiona przykładnica, narysowana kreska, pierwsze cięcie na stole. Nie wiem, czy będzie widać. Jest bomba. Dodatkowo dorobiłem sobie prowadnicę z boku stołu, montowaną na właśnie rowkach titrakowych, po to, żeby zwiększyć zakres cięcia, żeby nie używać piesków w momencie, kiedy mam pełen wymiar sklejki, czyli 1250 na 2500. I mamy pierwsze cięcie przy użyciu przykładnicy bocznej. Super jest. Mam nadzieję, że będzie widać. Jest super. No i przyszedł czas na rozkrój naprawdę czegoś dużego, czyli pełnowymiarowa sklejka 1250 na 2,5 tysiąca mm, czyli 125 cm na 2,5 metra, trafia na stół i będę ją rozcinał. Pierwszy wymiar, jaki muszę uciąć, to jest 1060 mm, ale dodatkowo trzeba doliczyć pół centymetra, czyli 5 mm na rzas piły. Mamy ucięte. Robiąc rozkrój dużej płyty, całej płyty na stole przy przykładnicy poprzecznej, uzyskuję fajnie, bo jest kąt prosty i mam podstawę do tego, żeby przejść sobie na swoją piłę i będę mógł już te mniejsze kawałki rozkrawać tutaj na tej pile. I o to właśnie mi chodziło, że mam możliwość, gdzie rozkroję sobie dużą płytę, a potem już będę ciął na drobne u siebie tutaj. Natomiast jeżeli ktoś nie ma płyty, piły stołowej, to jest to stół, na którym dalej można rozkrawać
większe elementy na mniejsze. To zaczynamy rozkrój elementów już na konkretne wysokości szuflad, które będą w moim stole. Z wymiaru szuflad, jaki sobie wybrałem, wychodzi, że korpusy w moim stole mogą pomieścić 30 szuflad. Ponieważ nie mam doświadczenia jako stolarz i nie wiem, jakiego sprzętu będę w przyszłości używał, więc decyduję się na zagospodarowanie tylko części tego stołu w takiej formie pod szuflady i będę montował 10 szuflad. Ponieważ rozkrój mam już ze sobą, w tej chwili przechodzę na frezarkę i na frezarce będę wykonywał rowki do połączeń szuflad i dna szuflady. Bardzo często frez, który wychodzi z materiału frezowanego, wyszarpuje jakiś jego fragment. Dlatego, żeby uniknąć takiego zdarzenia, żeby mieć to ładnie wykończone, przekładam poszczególne elementy, żeby cały czas była ciągłość, żeby zabezpieczyć sobie właśnie tą część, która mogłaby zostać wyszarpana. Ja w swoich szufladach wykorzystuję dwa systemy połączeń. Nie wiem, czy to jest poprawne, ale na pewno przyspieszy proces klejenia i postęp prac. Czyli było frezowanie na pióro i teraz dodatkowo używam przyrządu do wykonania połączeń kieszonkowych ukrytych. Etapy cięcia, frezowania, wiercenia mam za sobą. W tej chwili kolejny przede mną, czyli klejenie i skręcanie już konkretnych szuflad. Jak widać na stole dodatkowo pojawił się przyrząd, który sobie wykonałem do kąta prostego. Ułatwia, przyspiesza cały proces klejenia i skręcania szuflad. Analogicznie do prezentowanej szuflady sklejam i skręcam pozostałe 10. Nie będę tego wszystkiego pokazywał, bo nie ma takiej potrzeby, ponieważ schemat jest taki sam, a chodziło mi tylko o pokazanie i wykonanie pierwszych prac na stole przy użyciu dodatkowych elementów wyposażenia tego stołu, które sobie wcześniej sam też zbudowałem. Na koniec sprawdzam tylko kąty bądź przekątne w szufladach, czy są jednakowe. Ponieważ wszystkie szuflady w moim stole wykonywałem z jednego materiału o grubości 12 mm, w korpusie szuflady, czyli w bokach tej szuflady, wykonałem rowek frezem grubości 6 mm, a w płycie dennej musiałem zebrać połowę tej grubości, czyli z 12 musiałem zebrać połowę, żeby móc wsunąć dno szuflady w samą szufladę. Po sprawdzeniu pasowania dna z szufladą wyciągam samo dno i będę je kleił. Jak widać, wszystkie szuflady już są poskręcane i posklejane. W tej chwili zdemontowałem prowadnice titrakowe ze stołu, no i zaczynam go szlifować przed olejowaniem. Ponieważ moje doświadczenie w dziedzinie stolarstwa jest raczej znikome albo praktycznie żadne, chciałem dobrać materiał, który mógłbym zabezpieczyć swój stół. W hurtowni, w której kupuję sklejkę, doradzono mi impregnat lazurujący HK Lazura 3 w 1. Jest to impregnat powłoka gruntująca i lazura klasy premium do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni. Tak mi doradzono, tak zrobiłem. Efekt zobaczcie sami. W tej chwili zostały mi tylko dwie rzeczy do zrobienia, czyli uzbroić stół z powrotem w rowki titrakowe, w których dodatkowo wiercę otwory na trochę większe wkręty, żeby można to było mocniej i sztywniej zamontować, żeby było pewniejsze i większą ilością oczywiście wkrętów, no i zamontować szuflady.
Tak wygląda już gotowy stół z zamontowanymi rowkami titrakowymi, teraz tylko szuflady. A tutaj mamy już zamontowane szuflady i myślałem, że wszystko będzie super. Niestety ostatnia szuflada wymaga więcej siły, żeby zamknąć ją. Niestety na tym etapie muszę zatrzymać rozbudowę i budowę stołu, ponieważ za tydzień materiał, który będzie dotyczył już budowy kampera.